Cześć, witajcie, z tej strony Adam z kanału Assassin 08. Moi drodzy, tak jak w roku 2020, 2021, tak też w tym 2022 roku gram z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i w tym roku na licytację w Ośiu mam coś naprawdę szczególnego dla wszystkich fanów serii Mysterix. 30 lipca 2013 roku na moim kanale opublikowałem unboxing dwóch elementów kolekcjonerskich Mysterix. Pamiętacie? Mam nadzieję, że pamiętacie. I to właśnie te dwa elementy oddaję na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku mija 9 lat od tego unboxingu, a te rzeczy przeleżały właśnie w tym oryginalnym unboxingowym kartonie przez te lata w szafce. Nic się z tym nie dzieje i postanowiłem, że właśnie te dwa elementy kolekcjonerskie Mysterix oddaję na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. A co to takiego jest, jak to wygląda? Zapraszam do odpakowania. No dobra, moi drodzy, kto pamięta to odpakowanie, pisze w komentarzu. A w środku oczywiście, słuchajcie, jest to nic innego jak Mysterixowy kubeczek. Jest to ten kubek, który teoretycznie miał trafić do kolekcjonerki Mysterix, która nigdy nie powstała. Jest to jeden jedyny kubek, który w ogóle wypuściłem. Był to kubek dla mnie specjalnie. I nigdy z niego nie piłem, nigdy nie był używany, po prostu po unboxingu trafił z powrotem do kartonu i tak przeleżał te 9 lat w szafie i kompletnie nie był używany. Także zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Jest to w cudzysłowie logo sezonu pierwszego na tym kubeczku. Pięknie to wygląda. W środku oczywiście mamy również smycz Mysterixową, która również była w tym unboxingu. Również nie była używana, także jest to praktycznie noweczka Assassin 08. Tutaj mamy, słuchajcie, napis Mysterix Frankensteina. Oczywiście na tej czarnej smyczy on nie wygląda tak dobrze. I moi drodzy, te dwa elementy właśnie kolekcjonerskie, Mysterixowe, trafiają na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z racji bardzo wielu lat. Ten kubeczek, nie wiem jak się zachowa po myciu i tak dalej, ale myślę, że na druk nie zejdzie, ponieważ no, jest to bardzo dobrze wszystko zrobione. No i cóż, moi drodzy, takie właśnie dwa elementy kolekcjonerskie Mysterixowe lądują na aukcji w Ośpu. Link do aukcji znajdziecie w opisie tego filmu, także zachęcam wszystkich do licytowania. Licytacja jest na te oba przedmioty, jest to jedna aukcja z dwoma przedmiotami. Mam nadzieję, że kwota, którą osiągniemy, będzie naprawdę niezła, ponieważ pamiętajcie, wszystko leci na szczytny cel, na 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę, że to jest nie lada gratka dla wszystkich fanów. Tego nigdy nie było nigdzie w sprzedaży. Są to wyłącznie dwa elementy z mojej prywatnej, nazwijmy to w cudzysłowie, kolekcji. Nigdy nie używane, nówki sztuki. No i myślę, że to jest, tak jak mówię, nie lada gratka dla wszystkich fanów. Taki właśnie kubeczek, jak i taka smycz. Także moi drodzy, liczę na owocną licytację. Mysterixowy kubeczek, Mysterixowa smycz na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ode mnie, od Assassina 08. Licytujcie i mam nadzieję, że kwota będzie naprawdę, naprawdę niezła. Pomagajcie, 30. finał WOŚP. Trzymajcie się i do następnych materiałów. Cześć!